Kiedy planowałem, w którym miejscu w moim domu będzie stał telewizor, przyjąłem założenie, że jego maksymalna przekątna będzie miała 55 cali, będzie oczywiście Full HD i będzie płaski. Nawet głośniki od kina domowego umieściłem w takiej odległości, żeby zmieściła się 55. Niestety, niedawno do testów dostałem najnowszy telewizor Samsunga, który wywrócił moje założenia do góry nogami. Chcecie wiedzieć dlaczego? Oglądajcie dzisiejszy odcinek Twardego Resetu. Dlaczego uznałem, że w moim mieszkaniu wystarczy telewizor o przekątnej 55 cali i Full HD? Ponieważ siedzę dość blisko telewizora i bałem się, że większy rozmiar spowoduje tak zwaną pikselozę. Okazało się, że ten telewizor jest to najnowszy model Samsunga z serii 9000S UHD o przekątnej ekranu 65 cali. Idealnie nadaje się do mojego niezbyt dużego mieszkania. UHD to inaczej mówiąc 4K, a SK wcale nie oznacza, że jest to super UHD, tylko że ten telewizor jest produktem premium. Podobnie rzecz się ma z ich telefonami. Samsung Galaxy S6. Prawda, że proste? Kiedy pierwszy raz podłączyłem ten telewizor do mojej satelity, stwierdziłem, że jakość obrazu nie jest powalająca. Wszedłem do menu. Menu obrazu oczywiście. I od razu przeszedłem do ustawień zaawansowanych. I zaczęła się zabawa. Kontrast dynamiczny, tonacja czerni, odcień skóry. To wszystko warto poustawiać i sprawdzić, czy obraz już jest taki, jaki chcielibyśmy zobaczyć na tym telewizorze. Ale to oczywiście nie wszystko. Można wrócić i przejść na przykład do opcji obrazu. Tutaj też naprawdę jest co robić. To wszystko ma znaczenie. Kiedy skończyłem ustawiać, włączyłem telewizję, oniemiałem. Jakość obrazu, jaką mogłem oglądać na tym telewizorze, powaliła nie tylko mnie na kolana. Cała moja rodzina padła z wrażenia. Z tym telewizorem oczywiście mamy taką przystawkę One Connect, znana z poprzedniej generacji telewizorów Samsunga. To do niej podłączamy wszystkie urządzenia zewnętrzne. Chodzi generalnie także o to, żeby było za telewizorem jak najmniej kabli. Oprócz tego tym One Connect'cie schowano także bardzo wydajny procesor. Tutaj Samsung zastosował już, uwaga, uwaga, 8-rdzeniowy procesor. Poza tym ten telewizor pracuje na autorskim systemie Samsunga, który nazywa się Tizen. Chyba każdy ma w domu swoje ulubione miejsce do oglądania telewizji. To jest moje, z boku telewizora. Kiedy tam stał kiedyś płaski telewizor, jakość oglądania telewizji była zupełnie inna. Teraz, kiedy jest lekko wygięty, ja siedząc tutaj widzę naprawdę dokładnie wszystko to, co widzą inni domownicy siedząc na wprost telewizora. Poza tym ten telewizor to nie tylko oglądanie telewizji, to także smart hub Samsunga, który dostarcza nam mnóstwo rozrywki. Są to różnego rodzaju aplikacje. Mamy do dyspozycji Facebooka, oczywiście jest VOD Onet i cała masa różnego rodzaju innych rzeczy. Są także gry. Jak grać? Oczywiście przy wykorzystaniu pilota. Możemy do tego użyć tego tradycyjnego, strasznie brzydki. Ale na szczęście w pudełku dostajemy drugiego, bardziej eleganckiego. A jeżeli macie w domu PlayStation czy Xboxa po Bluetoothie, możecie sobie te pady podłączyć do telewizora i śmiało grać. Ten telewizor potrafi upskalować do 4K, oczywiście nie każdy program. Jeżeli nadawany jest w SD, no to ta jakość jest, no powiedzmy sobie, średnia. Ale przy Full HD mamy naprawdę no prawie 4K. Poza tym Samsung stosuje taką technologię, która daje nam wrażenie głębi. Kiedy oglądamy mecze piłkarskie, gracz, który jest na pierwszym planie, jest bardziej ostry, natomiast widzowie czy inni piłkarze są już mniej ostrzy. I to nam daje taki pseudoefekt 3D. Teraz korzystam ze Smart Huba, wszedłem na YouTube'a i oglądam trailer Gwiezdnych Wojen. Żeby nie było tak kolorowo i żeby nikt nie mówił, że uwielbiam Samsunga ponad wszystko, powiem Wam o czymś. W ciągu dnia, kiedy oglądacie na tym telewizorze różne treści, czerń jest doskonała. W nocy, jeżeli dany film ma na dole i u góry czarny pasek,
jesteście w stanie czasami zauważyć delikatne podświetlenie, ale tylko kiedy naprawdę wyłączycie w domu wszystkie źródła światła. Poza tym obraz jest doskonałej jakości. Można zachwycać się tym telewizorem dzień i noc, ale kiedyś trzeba zejść na ziemię i powiedzieć, ile on kosztuje. Za tego 65-calowca musicie zapłacić 18 tysięcy złotych. Nie kupiłbym go, nie tylko ze względu na jego cenę, ale także dlatego, że odkąd ten telewizor jest w moim domu, wszyscy domownicy wieczorem zamiast czytać książki, oglądają telewizję.